Rząd oczekuje działań od PKP w sprawie cen biletów. To po ostatnich wysokich podwyżkach. I znowu Portugalczyk. Rodak Paulo Sousa ma być nowym trenerem polskiej reprezentacji, też Paulo. A gościem Radia Z jest profesor Leszek Balcerowicz. Na rozmowę z byłym prezesem NBP zapraszam Beata Lubecka. 17. Na razie nie ma decyzji o zmniejszeniu VAT-u na bilety kolejowe, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Za jednorazowy przejazd PKP trzeba zapłacić nawet 20% więcej niż dotychczas. Szukamy rozwiązań, które obniżą ceny w tym zakresie, ale oczekujemy przede wszystkim tutaj działań ze strony spółki PKP, która podejmie też działania o charakterze zarządczym, tak aby zastanowić się, w jaki sposób tę politykę cenową rozsądnie sterować, tak aby też uwzględnić czynnik społeczny. Przewoźnicy tłumaczą, że bilety muszą być droższe, bo wzrosły stawki za prąd. Naczelna Rada Adwokacka apeluje do Senatu o odrzucenie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Zdaniem adwokatów zmiany nie usuwają dotychczasowych uchybień prawnych i są wątpliwe pod kątem zgodności z konstytucją. Senat chce wprowadzić do projektu swoje poprawki, które potem w Sejmie Zjednoczona Prawica i tak prawdopodobnie odrzuci. Zmiany w sądownictwie mają otworzyć Polsce drogę do unijnych pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy. Wszystko, co istotne. Miejmy nadzieję, że kolejny Portugalczyk będzie lepszy niż Paulo Sousa, mówi o wyborze nowego selekcjonera kadry były reprezentant Polski Artur Wichniarek. Według informacji TVP Sport nowym trenerem biało-czerwonych będzie Paulo Bento. Patrząc na to, jak na ostatnim mundialu grała pod jego wodzą Korea Południowa, możemy być optymistami, ocenia Wichniarek w rozmowie z Radiem Z. Będzie trener Paulo Bento chciał wykorzystać nasze ofensywne atuty. Miejmy nadzieję, że to będzie z efektem końcowym takim, że będziemy w końcu mieli nową twarz reprezentacji, że będzie to zespół, który będzie przysparzona nie tylko wyników, ale również satysfakcji z tego, jak gra w piłkę. PZPN oficjalnie nowego trenera kadry ma przedstawić w przyszłym tygodniu. A naszego gościa przedstawi za chwilę Beata Lubecka. Zapraszamy na rozmowę. I już przedstawiam. Profesor Leszek Balcerowicz, założyciel i prezes Forum Obywatelskiego Rozwoju, były prezes NBP i w przeszłości także wicepremier i minister finansów jest z nami w wersji online. Dzień dobry, dobry wieczór, panie profesorze. Dzień dobry państwu. Taki pan dzisiaj trochę jest zasępiony, widzę. No ale zaraz zobaczymy, czy tak jest w istocie. Zapewne pan słyszał o apelu ponad 200 miliarderów i milionerów. Zaskakujący apel. Opodatkujcie nas w liście do uczestników Forum Ekonomicznego w Davos. Trzeba podwyższyć podatki dla najbogatszych. Obecny system podatkowy jest niesprawiedliwy. Opodatkujcie nas, bogatych, i zróbcie to teraz. Czy najbogatsi ludzie świata mają wyrzuty sumienia? Pytanie, no trzeba by więcej wiedzieć, ja nie wiem, jaki odsetek ludzi zamożnych i bogatych reprezentuje ta grupa, żeby cokolwiek sensownego można było powiedzieć. Ale czy ten apel pana zaskoczył? Nie miałem żadnych uprzednich informacji o tej inicjatywie i jedyne, co mogę powiedzieć, to już powiedziałem. No, pod tym apelem podpisało się 206 sygnatariuszy, m.in. no, spadkobierczyni Imperium Multimedialnej Rozrywki, czyli Abigail Disney, znany aktor Mark Ruffalo. Nie wiadomo, czy podpisał się na przykład Elon Musk albo właściciel Amazona. I co się powinno wydarzyć? Czy ten apel powinien zostać wzięty na poważnie? Czy rzeczywiście najbogatsi powinni być opodatkowani bardziej? Jeszcze raz. Trzeba wiedzieć, jaki odsetek. Ja myślę, że to bardzo mały odsetek ludzi o wysokich dochodach się podpisało. Po drugie, jakie były konsekwencje dla gospodarki z większego opodatkowania, bo nie zawsze opodatkowanie ludzi zamożnych pomaga biednym. Zwłaszcza jeżeli podatki są bardzo progresywne albo destrukcyjne. W związku z tym nie poświęcałbym więcej uwagi temu, co pani poruszyła przed chwilą. No ale był też taki raport opublikowany, ogłoszony kilka dni temu organizacji Oxfam, która zajmuje się organizacji humanitarnej, która zajmuje się walką z głodem, międzynarodowej organizacji humanitarnej. No i z tego raportu wynika, że w czasie pandemii podczas 2 lat majątek 1% najbogatszych ludzi świata rósł szybciej niż w poprzednich 10 latach. Więc można powiedzieć, że konflikt klasowy jest faktem. No proszę pani, ja bym nie opierał takich bardzo kategorycznych opinii na pewno jednym raporcie. To jest po prostu nieprofesjonalne, zwłaszcza jeżeli wnioski mają, jakby to powiedzieć, duży ciężar emocjonalny. Ja to nie bronię bogatych czy nie bronię biednych, ja po prostu bronię rzetelności badawczej. Czyli dla pana ten raport nie do końca jest wiarygodny? Nie, proszę pani, ja bronię pewnych standardów i zachęcam panią do tego, żeby również, żeby nie opierać mocnych wniosków na podstawie
pojedynczych publikacji. No to o czym, o czym świadczy ten raport w takim razie? Nie wiem. Trzeba zobaczyć, trzeba zapytać, ale naprawdę że nigdy nie opieramy ważnych rekomendacji na podstawie pojedynczych publikacji, tylko je weryfikujemy. Wrócę jeszcze do tego listu najbogatszych ludzi świata, którzy krytykują też, można powiedzieć, samo spotkanie. Opisują je jako niezliczone godziny debat, z których tak de facto to nic nie wynika i nie przekłada się to na realne działania. Czy w takim razie takie spotkanie jak Światowe Forum Ekonomiczne w Davos ma sens? Czy to jest potrzebne? No bo to de facto na pierwszy rzut oka to wygląda to przede wszystkim na demonstrację potęgi pieniądza. Tak. To znaczy, że z faktu, że się spotykają ludzie zamożni, wnioskujemy, że to jest demonstracja potęgi pieniądza? No tak to wygląda z boku. Nie twierdzę, że tak, musi, że tak każdy musi to postrzegać, ale tak to wygląda z boku. Ja panią pytam, co pani ma na myśli, jak pani mówi o tym, że to jest demonstracja potęgi pieniądza, bo nie wiem, co pani ma na myśli. No jednak przylatują tam nawet swoimi samolotami najbogatsi ludzie świata, więc chociażby to. No ale pytam, czy Davos jest potrzebne? Czy jest w stanie wypracować jakąś receptę? No bo teraz mówi się przecież, że jednak no mamy i kryzys i żywnościowy, i gospodarczy, i energetyczny, i polityczny na całym świecie. Więc czy Davos jest w stanie wypracować jakieś realne recepty? Proszę bardzo, ale pani wyliczyła tyle kryzysów, że dochodzę do wniosku, że ten świat niedługo zginie, ale chyba nie jest aż tak źle. No to Davos jest potrzebny, rozumiem, tak? Nie, to jakiś pani wnioskuje. Ja tylko powiedziałem, że pani trochę z nadmiarem wylicza te kryzysy. No to z jakim kryzysem mamy? Czy z tego, proszę pani, wynika to, czy Davos jest potrzebny, czy niepotrzebny? To zupełnie inna para kaloszy. No dobrze, jakie pani ma następne pytanie? No to jeszcze raz pytam, czy Davos jest potrzebny? Jeżeli pani potrzeby definiuje jako to, że nagle zanikną niektóre z tych kryzysów, to na pewno niepotrzebne, bo żadne spotkanie nie jest w stanie doprowadzić do takich skutków. A jeżeli pani definiuje potrzebę jako coś bardziej realistycznego, czyli mniejszego, to być może tak, bo być może coś z tego wyniknie w tym sensie, że się dopracuje jakieś bardziej konkretne propozycje. Są to również nasi politycy, między innymi prezydent Andrzej Duda i tutaj w kraju szerokim echem odbiła się jego wypowiedź, wypowiedź pana prezydenta podczas takiego panelu dotyczącego europejskiego bezpieczeństwa. No i pan prezydent mówił wtedy, że wysłaliśmy w ramach pomocy Ukrainie no więcej czołgów niż mogliśmy sobie na to pozwolić. Słyszał pan tę wypowiedź pana prezydenta Dudy? Nie słyszałem bezpośrednio, ale rozumiałbym, że chodziło panu prezydentowi o to, żeby wywrzeć presję na inne kraje, na przykład Niemcy, żeby zwiększyły pomoc militarną dla Ukrainy. Czyli rozumiem, że prezydent, że podobała się panu ta wypowiedź pana prezydenta, tak? Prezydenta Polski. Nie, proszę pani, ja powiedziałem tylko, jakie prawdopodobne były motywacje tej wypowiedzi. Jeżeli takie były, jeżeli rzeczywiście jest tak, że Niemcy mogą i powinny zwiększyć pomoc militarną do Ukrainy, to byłbym, nie krytykowałbym tej wypowiedzi. Tego nie, też nie robię. No według też internautów styl wypowiedzi głowy państwa pozostawał wiele do życzenia. Tam, na którzy się wyzłośliwiali, że no pan prezydent po prostu powinien mówić po polsku. Ale pani oczekuje ode mnie komentarza na temat języka, w jakim powinien się wypowiadać prezydent polski? No na przykład ja były szef MSZ. Przepraszam. Ja mam dołączać do tych wypowiedzi internautów? Tego pani ode mnie oczekuje? No bo na przykład też wypowiedział się były szef MSZ-u, Radosław Sikorski, który pisał, że pan prezydent walczy z obcym językiem. A jemu chodziło o to, że niedostatecznie stopnie opanował język angielski, tak? No chyba o to chodziło, tak. No to dobrze, no to przyjmuję to do wiadomości, wypowiedź ministra Sikorskiego, który z całą pewnością miał możliwość, żeby lepiej opanować język angielski, bo studiował na zachodzie. No to już tyle w części radiowej, a w części internetowej porozmawiamy między innymi o naszych staraniach w sprawie uzyskania pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy. Czy te pieniądze w tym roku do nas napłyną, czy nie? Jakie są szanse? Jak ocenia to Leszek Balcerowicz? Więc proszę zostać z nami. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. To jest gość Radia Z.
Ale zacznę od tego, że Komitet Obrony Sprawiedliwości, którego partnerem zresztą jest organizacja, którą pan stworzył, fundacja, skierował apel o zwrócenie się do Komisji Weneckiej o przygotowanie pilnej opinii dotyczącej uchwalonej w Sejmie nowelizacji w sprawie Sądu Najwyższego. Dlaczego? Taka opinia jest potrzebna. Dlatego, że Komisja Wenecka składa się z renomowanych fachowców i chodziłoby o to, żeby mieć też zewnętrzny fachowy głos odnośnie wielu krajowych opinii, że nowelizacja dotycząca Sądu Najwyższego zawiera elementy, które nie są ciągle zgodne z polską konstytucją. I problem jest bardzo istotny. Jeszcze dodałbym do tego jedno. Proszę Państwa, być może jeżeli się uchwali nie w pełni konstytucyjną ustawę o Sądzie Najwyższym, to jeszcze przed wyborami trafi do Polski trochę pieniędzy. I to jest zresztą argument, który jest prezentowany, czy nawet eksponowany również przez opozycję. Ale zasadnicza droga do pieniędzy prowadzi poprzez zmianę rządu z takiego, który łamie konstytucję, na taki, który nie łamie konstytucji. I moim zdaniem na tym przede wszystkim powinna się skupiać opinia publiczna i opozycja, która powinna, współpracując ze sobą, czyli nie mnożąc list, zwiększyć prawdopodobieństwo odsunięcia PiS-u od władzy w Polsce. A jeśli chodzi o tę nowelizację, to czy opozycja powinna była to jednak pośrednio wesprzeć, przynajmniej tak było, jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską. Politycy, posłowie tego klubu wstrzymali się od głosu, w związku z tym de facto pośrednio wsparli tę nowelizację. Część opozycji zagłosowała przeciw. Znaczy, tu dałem do zrozumienia w swojej poprzedniej wypowiedzi, że mam mieszane uczucia, a potwierdzam, czy jeszcze raz może podkreślę, że zasadnicza sprawa to jest zmiana rządu na jesieni, która przywróci Polsce praworządność, przywróci także wolność gospodarczą, ale nad wszystkim praworządność, także Polska będzie mogła się szybciej rozwijać i w dużo szerszym zakresie niż do tej pory korzystać z pieniędzy europejskich. A czy to jest prawdopodobne, że te pieniądze do nas napłyną na Krajowy Plan Odbudowy jeszcze przed wyborami, czy nie? To jest możliwe, ale wedle szacunków, które czy eksperty, które dostałem, to by nie nastąpiło od razu. To mogłoby nastąpić za ileś miesięcy, jeszcze przed wyborami, ale suma tych pieniędzy byłaby mniejsza niż 1% PKB. Czyli to te pieniądze, które mogłyby napłynąć przy owym do pewnego stopnia wątpliwym konstytucyjnym kompromisie, nie są jakieś ogromne pieniądze i to na pewno są mniejsze pieniądze niż te, które by trafiły do Polski po zwycięstwie praworządnej opozycji w Polsce. Jest pytanie od słuchacza. Sebastian pyta, jest pan doświadczonym ekonomistą, czy wobec tego mógłby pan spróbować pomóc ministrowi Ziobrze i wytłumaczyć mu, czym są środki z KPO i dlaczego są one niezbędne albo zbędne Polsce? To jest sprawa beznadziejna. W tym sensie, że Pana Ziobro nie interesuje, moim zdaniem, to ile pieniędzy napłynie do Polski. Jego interesuje to, żeby zachować władzę, gwałcąc konstytucję w Polsce. I dlatego jego partię i jego samego należy odsunąć od władzy w najbliższych wyborach. A te pieniądze są naprawdę potrzebne? I co by to zmieniło? Ale o co pani chodzi? Czy o pieniądze na KPO, tak. Na Krajowy Plan Odbudowy. Proszę pani, no lepiej, jeżeli można na korzystnych warunkach mieć pieniądze zewnętrzne, niż ich nie mieć, ale szerokie otwarcie do funduszy europejskich nastąpi, czy może nastąpić dopiero po odsunięciu obecnych rządzących od władzy, to jest po pierwsze. Po drugie, żadne pieniądze europejskie nie są w stanie skompensować złej polityki gospodarczej, której skutki będziemy odczuwać całą mocą w tym roku, czyli takiej polityki, która spowodowała daleko większy wpływ polityków na gospodarkę, ale także na wymiar sprawiedliwości, a także na media, niż to było w Polsce do roku 2016. No to co w takim razie wydarzy się w tym roku?
Ale o co pani chodzi? No jak pan mówi, że w tym roku zwłaszcza odczujemy te skutki tej polityki, która prowadzi, jest prowadzona przez aktualną ekipę rządzącą. No w tym roku będziemy mieli, w zeszłym roku, poprzedni rok był ostatnim rokiem niezłego wzrostu gospodarczego w granicach 4%. W tym roku ten wzrost, te różnych szacunków będzie w granicach 0, może trochę więcej. I to przypomina czasy Gierka, kiedy przez parę lat mieliśmy boom gospodarczy wskutek innego rodzaju złej polityki, a potem nastąpiła zapaść. Znaczy obecny rok jest takim pierwszym rokiem, w którym ludzie odczują skutki złej polityki gospodarczej PiS-u, czy w ogóle generalnie złej polityki dla Polski, na co się też oczywiście nałożyły też trudniejsze warunki gospodarki światowej, ale spadek dynamiki gospodarczej w Polsce jest dużo większy niż na przykład w Czechach. Jakiś czas temu gościem Radia Z był też profesor, zapewne panu znany, Bogusław Grabowski, były członek też Rady Polityki Pieniężnej i wypowiadał się w sprawach gospodarczych. Co się powinno wydarzyć w najbliższym czasie, jeśli chodzi o naprawę finansów publicznych? No i opowiedział się zdecydowanie za podwyższeniem wieku emerytalnego. Czy pana zdaniem też wiek emerytalny należałoby podwyższyć? Proszę pani, to jest problem wyboru, bo pytania trzeba sprowadzać do tego, jaki mamy wybór. Utrzymanie obniżonego wieku emerytalnego oznaczało w ostatnich 4 latach 50 miliardów dodatkowych wydatków z budżetu, tak? I tych pieniędzy wobec tego nie było na przykład na to, żeby zwiększyć wydatki na ochronę zdrowia albo na inne ważne cele, więc ludziom zawsze trzeba stawiać przed autentycznym wyborem, czy chcecie utrzymanie tego pisowskiego rozdawnictwa rzędu tam miliardów i jednocześnie akceptujecie w tym samym, jeżeli podtrzymujecie poparcie dla pisowskiej polityki, obniżone wydatki na inne ważne cele. Albo też chcecie popierać dalsze podwyżki podatków, bo proszę pamiętać, że za PiS mamy do czynienia z podwyżką podatków. To może tylko pokażę, nie wiem jak się da, że jak podatki w Polsce w relacji do PKB rosły od roku 2016, my przeszliśmy od sytuacji, kiedy relacja sumy podatków do PKB w Polsce była niższa niż przeciętna dla krajów OECD, czyli rozwiniętych, do sytuacji, w której ona jest dużo wyższa, przy czym podwyżce podatków towarzyszy jeszcze większy wzrost wydatków. Co w konsekwencji doprowadziło do sytuacji, kiedy mamy ogromny deficyt w zeszłym roku, 7% PKB. I to samo w sobie nie zaniknie. No ale powracam do tego pytania. Powracam do pytania, czy należałoby podwyższać wiek emerytalny, czy nie? Bo słyszymy ze strony opozycji, że jednak nie ma takich planów. Że nie będzie podwyższania wieku emerytalnego. Ja się nie wypowiadam się za opozycję, ja tylko chcę jeszcze raz powiedzieć, że jeżeli chcemy dalej mieć 50 miliardów w ciągu paru lat dodatkowych wydatków, to te pieniądze będziemy musieli wziąć z podwyżki podatków lub z dalszej, albo z jakiejś obniżki wydatków, które są akurat niektóre z nich w Polsce za niskie. Przez wydatki na ochronę zdrowia. Czyli rozumiem, że wybierają. Czyli rozumiem, że podwyższać, tak, wiek emerytalny. Nie wiem, czy na przykład do jakiego pułapu? Proszę pani, jeszcze raz. Jeżeli ja jestem zwolennikiem niepodwyższania podatków i unikania katastrofy budżetowej wskutek rosnącego deficytu, i myślę, że w Polsce i dlatego i jestem za tym, żeby unikać ogromnych kosztów związanych z tym, że PiS obniżył, podlizując się, czy w sposób demagogiczny, starając się zyskać poparcie, że obniżył wiek emerytalny w Polsce do poziomu jednego z najniższych w Europie. Osoby, które będą chciały utrzymać to rozwiązanie, będą zwolennikami ogromnych podwyżek podatków dalszych albo zbyt niskich wydatków na niektóre ważne cele. Na przykład ochronę zdrowia. A czy na przykład program 500+ powinien być zrewidowany? To znaczy, że nie dla bogatych, dla najlepiej zarabiających. To jest bardzo ważne pytanie. Ten przypomnę, że 500+ rocznie kosztuje 41 miliardów złotych.
i idzie dla wszystkich bez względu na poziom dochodów. A ponadto nie ma żadnych dowodów na to, że wskutek programu 500+ poprawiła się, zwiększyła się liczba urodzeń w Polsce. Więc i na dodatek wiemy, że mamy przybliżamy się do katastrofy budżetowej. Już ona nastąpiła na początku przyszłego roku, a w tym roku będzie dużo gorzej. W związku z tym unikanie pogłębienia katastrofy budżetowej powinno obejmować ograniczenie niektórych programów do ludzi biedniejszych, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo sytuacji fiskalnej, która uderzy we wszystkich, i biednych, i bogatych. Czyli rozumiem, że opowiada się pan za tym, żeby jednak wprowadzić jakiś dochodowy, jeśli chodzi akurat o ten program socjalny. Znaczy, starałem się to powiedzieć innymi słowami, ale mogę powiedzieć tak. Ale to trzeba jeszcze raz, proszę pani, trzeba te propozycje odnosić do tego, przed jakimi stoimy wyborami. I albo będzie sanacja finansów publicznych, czyli ich uzdrawianie, albo będziemy zbliżać się do katastrofy finansów publicznych, co mieliśmy w 1989 roku. Ja akurat jako minister finansów odziedziczyłem katastrofę budżetu i galopującą inflację. Nie tak dramatyczną, ale bardzo, bardzo niepokojącą sytuacją PiS nas stawia w tym roku. A czy prywatyzować takie firmy, firmy paliwowe, energetyczne, porty, lotniska? A czy politycy powinni kontrolować przedsiębiorstwa? A jak było w PRL-u? Czy to, że politycy ostatecznie kontrolowali przedsiębiorstwa, wyszło Polakom na zdrowie, czy spowodowało to, że staliśmy się dużo biedniejsi niż kraje zachodnie? Czy rozumiem, że taka firma jak PKN Orlen powinna być sprywatyzowana, pana zdaniem? A dlaczego ma być lepsze? Dlaczego politycy mają zarządzać dużymi firmami niż prywatni udziałowcy? Zna pani takie przykłady? Ale takie, które są reprezentatywne, nie to, że ktoś wyciągnie z kapelusza jakiś przykład. Ja nie znam, a interesuję się badaniami. W związku z tym, jeżeli ktoś jest za tym, żeby utrzymywać rozdętą władzę polityków nad gospodarką, to jest za tym, żeby one były nadal domeną własności państwowej, czyli politycznej. Czyli jest de facto zwolennikiem PiS-u. Bo PiS przecież zwiększył zakres własności podlegającej kontroli polityków w porównaniu z tym, co było w 2015 roku. Ostatnio też przetacza się debata, czy wstępować do strefy euro, czy nie wstępować do strefy euro, to przy okazji, że Chorwacja przyłączyła się do strefy wspólnej waluty. No, ceny poszły w górę. Też był taki sondaż, zresztą sporządzony na zlecenie Radia Z, z którego wynika, że 64% Polaków opowiedziało się przeciwko wstępowaniu do strefy euro. A czy jakie jest pana zdanie na ten temat? Czy powinniśmy wstępować do strefy euro i to jak najszybciej oczywiście w ramach, jeśli spełnialibyśmy też odpowiednie warunki, bo to też nie jest takie, że można z dnia na dzień to zrobić. Proszę pani, to był przykład populistycznego sondażu, dlatego że on się opierał na pierwszych reakcjach gospodarki chorwackiej, które pokazywały, że nastąpi przejściowy wzrost cen, a Polska nie stoi przed decyzją, żeby szybko wstępować do strefy euro. Żadne rozsądne osoby. Ja nie proponuję, żeby Polska wstępowała w najbliższym czasie do strefy euro, natomiast proponuję, co starałem się tutaj powiedzieć, żeby odpolitycznić polską gospodarkę i uniknąć kryzysu. To jest nasz priorytet ustrojowy. Jest pytanie od słuchacza. Maciek, czy zmienił pan zdanie i już uznaje globalne ocieplenie i konieczność walki z nim, czy też nie? Ale przepraszam bardzo, ja chcę wiedzieć, na jaką wypowiedź powołuje się, moim zdaniem rzekomą, pani korespondent. Sądzę, że chodzi o pana wypowiedzi z kampusu Polska Przyszłości. Tam wiązała się pewna dyskusja. Pan podkreślał, że w nauce nie ma czegoś takiego jak absolutny konsensus i nawet jeśli większość wysuwa jakieś wnioski, no to nie musi mieć racji. Ale pani w tej chwili fantazjuje, czy pani coś odczytuje? Nie fantazjuje. Przypomniałam... Bo ja mam wrażenie, że pani wie lepiej, co ja powiedziałem, niż ja sam.
No przeczytałam streszczenie tego, co pan powiedział i teraz jest dokładny z pana cytat. Ja nie bronię generalnie, nie przeciwstawiam się tezie, że jest być może stuprocentowe, może nie stuprocentowe udział działalności człowieka w ocieplaniu klimatu. Natomiast jestem przeciwny potępianiu ludzi, którzy prowadzą na ten temat badania naukowe i mają różne zdania. No to dobrze, ale to, co pani odczytała, jest zupełnie odmienne od tego, co było zawarte w wypowiedzi cytowanej przez panią. W związku z tym niech pani nie myli różnych rzeczy. Ja podtrzymuję to, żeby była dyskusja na bardzo ważne tematy, byle ona mieściła się w ramach kryteriów naukowych. I to dalej podtrzymuję. Ale to nie jest to samo, to jest kompletnie coś innego niż wmawianie, że ja byłem przeciwnie, generalnie przeciwko tezie o tym, że jest niebezpieczeństwo, że jest, mamy do czynienia z ryzykiem czy faktem ocieplenia klimatu. Katarzyna pyta, gdzie lokuje pan swoje oszczędności? To są tak ważne decyzje, że podejmuje je moja żona. Kolejne jest pytanie od Witolda. W TOK FM zapowiadał pan, że jeśli PiS prowadzi swoje obietnice, to już w 2016 roku będą wielkie problemy budżetowe. Jest 2023, no i jakoś to się spina pomimo wojny i pandemii. Więc nie sprawdzają się pana prognozy. Tak twierdzi nasz słuchacz. Ja próbowałem sprawdzić, czy jest w ogóle dojście do wypowiedzi nie tylko moich, ale innych osób z 2016 roku. Okazuje się, że nie. Więc pani korespondent albo ma jakieś tajne dojścia, albo fantazjuje. Ja natomiast mogę tylko tyle powiedzieć, że słowo spina się jest bzdurne. Co znaczy się spina? Jakie jest przeciwieństwo sytuacji, w której budżet się nie spina? My w zeszłym roku mieliśmy 7% deficytu. W tym roku będzie gorzej. Czy to znaczy, że się spina, czy się nie spina? I w ogóle tak tego rodzaju wyrażenia, są niebywale mętne. Tam jeszcze chyba w drugiej części wypowiedzi, która nie została odczytana, była teza, że w Hiszpanii jest wyższe bezrobocie i że Hiszpania ma być przykładem rządów lewicowo-liberalnych, a w Polsce mamy rządy prawicowe i w związku z tym w Hiszpanii, czyli lewicowo-liberalnym kraju, bezrobocie jest dużo wyższe niż w kraju prawicowym, czyli w Polsce. No, to jest kompletna bzdura. Znaczy w ogóle próba odnoszenia się do orientacji politycznej w kategoriach lewica-prawica to jest dezinformacja. Natomiast jak trzeba się odnosić? No, to ile ma być władzy polityków w gospodarce, w mediach, i w wymiarze sprawiedliwości. Jest bardzo niedobrze i to jest akurat wiadome z doświadczenia i badań, że im więcej mamy władzy polityków w gospodarce, czyli własności państwowej, im więcej mamy w mediach, czyli to jest TVP, im więcej mamy w wymiarze sprawiedliwości, tym gorzej, tym gorszy ustrój. I kolejne pytanie od słuchacza. Czy należałoby zaprzestać taką inwestycję jak centralny port komunikacyjny? Jeśli tak, to dlaczego? No, jedna z rzeczy, która powinna być zrobiona i mam nadzieję, że jest robiona, to jest ocena zasadności inwestycji, które zostały rozpoczęte, nie wiem, czy są kontynuowane, są rozpoczęte za czasów obecnego rządu i po zrobieniu solidnej analizy, trzeba będzie ogłosić decyzję. Ja w każdym razie nie miałem okazji przeczytać żadnego solidnego uzasadnienia merytorycznego dla nagłaśnianych inicjatyw tego typu jak centralny port komunikacyjny. Co powinno nasuwać co najmniej pytania, jakie były powody pod publiczkę, żeby epatować ludzi, że mamy do czynienia z dobrymi inicjatywami. Ja mnie to tylko mogę powiedzieć jedno, przypomina czasy Gierko. Kiedy mieliśmy te wspaniałe inicjatywy inwestycyjne, które doprowadziły w rezultacie do katastrofy gospodarczej. Poprzez między innymi jej zadłużanie. A czy drogi ekspresowe powinny być płatne? A one są do pewnego stopnia płatne. Przecież to pani chodzi może inaczej. Pani powinna sformułować tak pytanie. Czy... To jest kolejne pytanie.
Dobrze, no to ja rozumiem. Czy podatnicy powinni dopłacać do korzystania z ruch eksportowych? A jeżeli tak, to o ile trzeba podwyższyć podatki? A nie to, czy coś ma być darmowe, bo każdy, jak usłyszy, że coś ma być darmowe, to oczywiście, czy większość ludzi wybierze darmowe. Czy trzeba zadawać inaczej pytania? A mianowicie, jeżeli miały być darmowe, to kto zapłaci ile? No niech ten, co zadał to pytanie, sobie odpowie. Która partia polityczna, Koalicja Obywatelska, PSL, Lewica, PiS, Konfederacja, Polska 2050, ma poglądy najbardziej zbliżone do pańskich, jeśli chodzi o sprawy, o kwestie ekonomiczne? Ja nie będę w tej chwili się deklarował klasyfikowanie partii politycznych wedle zgodności czy niezgodności z moimi poglądami. Mogę powiedzieć, że te partie polityczne, które najbardziej odbiegają tego, co uważam za słuszne, sprawdzone w sprawach gospodarki, ale także praworządności, to są te, które obecnie rządzą. To znaczy PiS i partia Ziobry, bo to są partie, które pchają nas w kierunku socjalizmu, to znaczy własność państwowej, i które pchają nas w kierunku zatarcia podziału władz, czyli praworządności. Tak? Podział władzy to jest podstawa praworządności. I wreszcie to są partie, które opanowując media publiczne, uprawiają bezwstydną propagandę, która jest dużo gorsza, moim zdaniem, niż ta, która była za czasów PRL-u. Tomek, najlepsze życzenia dla pana Balcerowicza, choć mam odmienne poglądy. Ile według pana powinna wynosić minimalna pensja brutto w Polsce? Taka, żeby ludziom opłacało się pracować. A jeżeli ktoś uważa, że dobrze robi ludziom, podwyższając płacę minimalną brutto powyżej poziomu, nie dbając o to, jakie są bodźce do pracy, to że ludziom szkodzi. I ja wolę skupić się na ogólnej zasadzie niż na próbie precyzowania czegoś, co nie da się dobrze sprecyzować. Zasady są ważne. Dochody czerpie się w normalnym, rozwijającym społeczeństwie. Dochody czerpie się z pracy, którą tworzą, miejsc pracy, którą tworzą na ogół, i tak jest w krajach, które się rozwijają, prywatne firmy, a nie firmy publiczne, tak jak zapisu, albo rozdęta biurokracja państwowa. I jeszcze jest jedno pytanie od słuchacza. Czy może pan powiedzieć, ile milionów dolarów, czy też w ogóle, no, może w złotówkach, uzyskaliśmy z prywatyzacji w czasach, kiedy był pan wicepremierem rządu? No, proszę państwa, jak ktoś chce, to może sobie zajrzeć w internecie. W tej chwili nie będę cytować z pamięci, bo mógłbym się pomylić. Natomiast w podtekście tego pytania, jak sądzę, bo ono jest zadane, jest takie, że no, gdybyśmy nie prywatyzowali, prawda? Albo że po pierwsze lepiej może nie prywatyzować, czyli zostawać przy socjalizmie, no to jest Białoruś, proszę bardzo. Albo ten ktoś uważa, że ma podstawy twierdzić, że dało się sprzedać po wyższych cenach, to niech przedstawi dowody. I na koniec zapytam o zmianę form, bo od 1 listopada prezesem zarządu był Sławomir Dudek, który przez wiele lat też pracował w Ministerstwie Finansów wcześniej. Teraz pan został prezesem zarządu. Skąd ta zmiana? Dlatego, że doszliśmy wspólnie do wniosku, że wzmocnimy front obrony stabilności finansów publicznych, wolności gospodarczej, jeżeli on realizuje własne preferencje, to znaczy założę coś osobnego, ale to, co jest najważniejsze, podkreślam, że obaj, czy zarówno Ford pod moim kierownictwem, jak i on w jakiejś ewentualnej nowej organizacji, będziemy działać w tym samym kierunku, który jest bardzo potrzebny. Czyli pan Sławomir Dudek będzie zakładał jakąś fundację, kolejną organizację tak, tego typu? Bo on się pożegnał z Forum Obywatelskiego Rozwoju. Bo pożegnał, to brzmi tak złowrogo. Skoro był tylko, pan można powiedzieć, 2,5 miesiąca prezesem, no to można zapytać, czy był jakiś konflikt, skoro pan Dudek też żegna się z fundacją. Ja podjął decyzję, którą ja przyjąłem, i zapowiedział, że będzie nadal działać, może w bardziej samodzielnej formie, na rzecz wspólnego własnego celu, jakim jest przeciwdziałanie katastrofie budżetowej w Polsce.
czyli na rzecz stabilności finansów publicznych. Dziękuję za rozmowę. Profesor Leszek Balcerowicz był z nami i życzę dobrego wieczoru. I wszystkiego dobrego w nowym roku. A, jest. A rzeczywiście się zaczął, tak. No, już jakiś czas temu. Bardzo. Kłaniam się. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.